Cześć, witam Was w następnym filmiku. Opowiemy sobie teraz krótko o związkach składniowych. Związki składniowe to związki między wyrazami w zdaniu. Po co one istnieją? Po to, żeby zdanie miało sens, po to, żeby było bardziej rozbudowane. Związki składniowe możemy podzielić, to znaczy wyróżniamy następujące związki składniowe. Związek główny, czyli związek podmiotu i orzeczenia oraz związki poboczne, czyli związki między podmiotem i jego określeniami oraz orzeczeniem i jego określeniami. Związki wyrazowe możemy podzielić na trzy grupy, na trzy rodzaje właściwie. Pierwszy z nich to związek zgody. Zachodzi wówczas, gdy wyraz nadrzędny i podrzędny mają tę samą formę gramatyczną. Zgadzają się ze sobą pod względem formy gramatycznej. Na przykład weźmy sobie taki związek ceniony polityk. Odmieńmy go przez przypadki. Mianownik, kto co, ceniony polityk. Dopełniacz, kogo czego, cenionego polityka. Celownik, komu czemu, cenionemu politykowi. Biernik, kogo co, cenionego polityka. Narzędnik, z kim z czym, z cenionym politykiem. Miejscownik, o kim o czym, ocenionym polityku. Widzimy tutaj całkowitą zgodność formy gramatycznej. Te dwa wyrazy, ceniony oraz polityk, zgadzają się ze sobą pod względem przypadka, rodzaju, tak? Tutaj mamy oba wyrazy w rodzaju męskim, oraz liczby. Oba wyrazy występują w liczbie pojedynczej. W związki zgody łączą się zawsze rzeczownik i czasownik, na przykład deszcz padał. Mamy tutaj zgodność osoby, jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. Przymiotnik i rzeczownik, ładna dziewczyna, tutaj mamy do czynienia ze zgodnością pod względem przypadka, rodzaju, liczby. Zaimek przymiotny i rzeczownik. Tutaj także mamy zgodność pod względem przypadka, rodzaju i liczby, na przykład mój samochód. Liczebnik i rzeczownik, na przykład piąty dzień, tutaj także zgodność pod względem liczby, rodzaju i przypadka. Imię słów przymiotnikowy czynny i rzeczownik, na przykład kwitnące kwiaty. Także zgodność pod względem liczby, osoby, liczby rodzaju i przypadka. Imię słów przymiotnikowy bierny i rzeczownik, na przykład napisana książka. To samo co w poprzednim przykładzie, czyli zgodność pod względem przypadka, rodzaju i liczby. Związek zgody może tworzyć także rzeczownik z rzeczownikiem, na przykład artysta piosenkarz. Tutaj mamy także zgodność pod względem przypadka, rodzaju i liczby. Następnym rodzajem związków składniowych jest związek z rządu. W takim połączeniu wyraz nadrzędny narzuca wyrazowi podrzędnemu formę gramatyczną. Nie ma tutaj zgodności. Weźmy na przykład związek rower-kolarza. Mianownik, kto co, rower-kolarza. Dopełniacz, kogo czego, roweru kolarza. Celownik, komu czemu, rowerowi kolarza. Biernik, kogo co, rower kolarza. Narzędnik, z kim z czym, z rowerem kolarza. Miejscownik, o kim o czym, o rowerze kolarza. Zauważcie, że drugi wyraz ma cały czas tę samą formę, odmienia się tylko pierwszy. Wyrazem nadrzędnym jest wyraz rower. Związki rządu łączą się zawsze. Czasownik i rzeczownik. Na przykład czytam książkę. Czytam co? Książkę. Czasownik i wyrażenie przyimkowe. Na przykład opowiadał o książce. Opowiadał o czym? O książce. Rzeczownik i inny rzeczownik. Na przykład lalka siostry. Lalka kogo czego? Siostry. Rzeczownik i wyrażenie przyimkowe. Na przykład sok z pomarańczy. Sok z czego? Sok z pomarańczy.
Przymiotnik i rzeczownik. Wart uwagi. Wart kogo czego? Uwagi. Zawsze zadajemy pytanie do wyrazu nadrzędnego i odpowiadamy wyrazem podrzędnym. Następnym związkiem jest związek przynależności. W tego rodzaju połączeniach pojawiają się pytania jak o przysłówek, czyli jak, gdzie, kiedy, po co. Związki przynależności zawsze wchodzi czasownik i jakaś inna część mowy. Na przykład przysłówek czytam biegle, czyli czytam jak, czytam biegle. Czasownik i zaimek przysłowny. Na przykład mieszkają blisko. Mieszkają gdzie? Blisko. Imię słów przysłówkowy współczesny. Na przykład kąpał się śpiewając. Kąpał się co robiąc? Śpiewając. Wyrażenie przyimkowe. Na przykład przeszedł obok mnie. Przeszedł gdzie? Obok mnie. Czasownik i bezokolicznik. Wpadła pożegnać się. Wpadła po co? Aby pożegnać się. Wyraz podrzędny jest zazwyczaj nieodmienny.